No bo co się stanie, jak kliknę kontynuuj grą? O, przetrwa atak. No i super, w takim razie możemy zobaczyć zebrane przedmioty. Symbole insygniów wszystkie. No dobra. No to cześć wszystkim. Witam was w kolejnym odcinku Przeczytajmy z Rafem. W bonusowym odcinku do Insygni Śmierci części pierwszej. W którym to przeglądamy sobie wszystkie znaczki, które znaleźliśmy w ciągu tej gry. Oczywiście symboli no, nie da się przejrzeć. Wow, 10 na 10. Nie mogę w nich kliknąć ani z rzeczy. Ale możemy przejrzeć proroka, żonglera i poterwarty. Oczywiście polecimy sobie po kolei. Prorok. Historyczne nagłówki. Popularny historyk z przeszłości. Ten, którego imienia nie wolno wymawiać, powraca. Dolores Umbridge mianowana pierwszym w historii wielkim inkwizytorem. Harry Potter wybrańcem? Potter głupoter? Latający Fort Anglia budzi sensację wśród Mogoli. Przeczytaj dzisiaj swoją historię. What? Swoją historię? What? Wspomnienie o Albusie Dumbledorze. W tym wydaniu długoletni przyjaciel Dumbledora, Elfas Dodge, Dog? Co? Pisał? Mówi o życiowym dziele Dumbledora. Teraz tak się zastanawiam, czy ja powinienem to czytać tak bez własnego komentarza. Wcześniejsze czytanki praktycznie zawsze były takie o... na sztywno. Ogłoszenia. Ślub Billa i Weasleya i Fleur Delacour. Prorok zgodnie ze swoimi obowiązkami informuje o ślubie Billa Weasleya, syna Molly i Artura Weasleya. W tej chwili pracownika ministerstwa. Z Fleur Delacour, absolwentką Akademii Magii Bugs Batons. Batons. Działanie ministerstwa w celu ochrony czarodziejów. Artykuł opisuje utworzenie Komitetu Rejestracji Mugolaków. Domniemanie jest takie, że Mugolacy prawdopodobnie uzyskali magiczną moc w rodzaju kradzieży lub wymuszania. What? Naprawdę? Dolores Umbridge chroni świat czarodziejów. Nie no. Skam. Gratulacje dla Dolores Umbridge, starszego podsekretarza ministerstwa, w związku z jej awansem na przewodniczącą Komitetu Rejestracji Mugolaków. Po tym, co wiele osób uznało za niezwykle udaną próbę zrewolucjonizowania procesu edukacyjnego w Hogwarcie. Nie, ona zrobiła same złe rzeczy. Czysta krew i Mugolacy. Czy wszyscy są czarodziejami? Artykuł redakcyjny przepraszający czytelników za niedawny artykuł Charity Burbage, w którym broni ona statusu Mugolaków jako czarodziejów. Pani Burbage najwyraźniej ukrywa się po porzuceniu stanowiska nauczyciela mugoloznalstwa w Hogwarcie. Zatwierdzono nominację Severusa Snape'a na dyrektora Hogwartu. Wow, już? Wow. Czekaj, a no tak. Bo w tej części Dumbledora już nie ma, więc ktoś musiał zostać dyrektorem. Nieźle. Nieźle, Severus. Gratulujemy. Artykuł potwierdza, że Severus Snape, wieloletni nauczyciel eliksirów w Hogwarcie, został mianowany dyrektorem. Ale lipa mieć potem zajęcia z dyrektorem. Chociaż, tak szczerze, technikum miałem z... nie z dyrektorem, ale miałem z zastępcą dyrektora i było spoko. Na sutach miałem z dziekanem i też było spoko, więc... Dumbledore pora naprawdę jedna z czterech. Ten wywiad z Rytą Skeeter uświetnia wydanie jej demaskatorskiej książki o Albusie Dumbledorze. Cięcie. Dalekiej od popularnego wizerunku łagodnego, siwowłosego mędrca. Taka ciekawostka, nie musicie pisać cięcie w nawiasach, wystarczą trzy kropki i będzie to samo znaczyć. Okay. No, więcej prawdy o Dumbledorze. Część druga serii wywiadów z Rytą Skeeter rzuca światło na jej nową książkę o Dumbledorze. W tym wywiadzie podważa ona jego rolę w odkryciu 12 zastosowań smoczej krwi i twierdzi, że sławetny pojedynek z Grindelwaldem nie był w rzeczy samej tak spektakularny, jak głosi legenda. Naprawdę? Szkoda. Dumbledore, jaki był naprawdę? W trzeciej części serii wywiadów z Rytą Skeeter
Rita stwierdza z dumą, że jej bliska więź z Harrym Potterem dała jej prawdziwy wgląd w jego relację z Dumbledorem. Harry Potter oczywiście ten skapał farbę. Czy plamę? Dał plamę? Nie, dać plamę. Puścił farbę, chyba, tak się mówi. Śmierć, kłamstwa i Dumbledore. Dlatego sugerują, że Harry Potter miał coś wspólnego ze śmiercią Dumbledora. Jakby tylko, ja mu dałem dużo proteiny, bo chciał bulkować. Rezygnacja z Kryggmoora. Artykuł informuje o oficjalnym stanowisku ministerstwa Pius Thicknesse. Zastąpi Rufusa Scrimgeoura na stanowisku ministra magii. Spoko. Nas co mało dotyczy? Znaczy, no dobra, ministerstwo nas niby dotyczy, ale... Co nam daje ta informacja w sumie? Czarodzieje ratują bank Gringotta. O! Artykuł informujący, że bank Gringotta jest obecnie co najmniej częściowo pod kontrolą czarodziejów i zapewniający społeczność czarodziejów, że ich finansowa przyszłość jest już bezpieczna. Wszędzie czarodzieje wtykają te swoje nosy. A gobliny wystarczały przecież. Zła pogoda. Wybryki natury. Artykuł redakcyjny odrzucający plotki, jakoby zła pogoda była wynikiem czarnej magii, jako całkowicie bezpodstawne. A to dlatego tak mrocznie w tej części było. To ma sens, to ma sens. A oczywiście prorok manipuluje, żeby tylko nie wyszła prawda na jaw. Czarodziejska rozgłośnia radiowa zaatakowana. Ostrzeżenie ministerstwa, że nieupoważnione nadawania na falach czarodziejskiej rozgłośni radiowej należy natychmiast zgłaszać władzom, ponieważ audycje te głoszą niebezpieczną propagandę. To... Nie no. Gościu. Na odwrót jest, na odwrót. No to teraz poczytamy sobie żonglera, bo to żongler właśnie prawdziwe prawdy głosi. Co? Prawdziwe prawdy. Prawdziwe informacje. Albo jakieś ciekawostki, jak widziano Harapaka Krętorogiego, którego nawet nikt nie wie, co to jest. Artykuł mówi o zauważeniu Harapaka Krętorogiego w miasteczku w Szwecji. Super. Pójdę do Szwecji specjalnie, żeby go spotkać. Wspomnienie o Dumbledorze. Ten materiał jest dość obsesowo... Co? Nie. Ten materiał dość obsesowo sugeruje, że dyrektor Hogwartu Albus Dumbledore został zamordowany przez pewnego profesora eliksirów w Hogwarcie, zarazem opiekuna domu ślizgonów, który jest również domniemany śmierciożercą. Kurde, no ja się nie dziwię, że mu zabrali córkę, jak on takie rzeczy pisał publicznie. Śmierciożercy na weselu. Targnięcie na wesele Weasleyów. Artykuł zawiera relację nauczonego świadka z chaosu na weselu Billa i Blair Weasleyów, na które napadli wyznawcy sami wiecie kogo. Ewidentnie próbując schwytać Harry'ego Pottera. No, jak wiadomo, już nie udało, ale kurna, zepsuli przy okazji wesele, więc słabo. Działanie ministerstwa w celu ograniczenia praw mieszkańców. Artykuł potępia Ministerstwo Magii za powołanie Komisji Rejestracji Mugalaków, zauważając, że badania cytowane przez proroka codziennego nie mają potwierdzenia w faktach. No, gościu tutaj chyba wojnę prowadzi. My sobie w ogóle czytamy te wszystkie rzeczy, a Harry w tle dostaje obrażenia od Draco Malfoya, które jest jeszcze na celowniku w web. Dolores Umbridge prześladuje świat czarodziejów. Materiał redakcyjny kwestionujący zdrowy rozsądek osoby, która mianowała Dolores Umbridge przewodniczącą Komitetu Rejestracji Mugalaków. Autor zauważa, że dwa lata temu Umbridge niemal sparaliżowała proces edukacyjny w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. No właśnie, to dlaczego jej tak pozwalają na bycie przewodniczącą? Czysta krew i mugolacy. Wszyscy są czarodziejami. Podobny artykuł co w proroku. Artykuł kwestionujący rzekomą rezygnację i niedawne zniknięcie pani profesor Charity Burbage, zauważający, że jej opinia na temat równości mieszkańców mogła wywołać gniew popleczników sami wiecie kogo, i proszący o informację na temat miejsca jego i pobytu. A, wyjaśnia. Domniemany morderca nadzoruje wasze dzieci. No nie. Artykuł redakcyjny informuje, że pewien profesor eliksirów w kwarcie został mianowany dyrektorem tej szkoły.
Ten opiekun do myśli zgonów i domniemanej śmierci Żerca prawdopodobnie zamordował poprzedniego dyrektora Albusa Dumbledora. No, niestety tak to już jest. Dumbledore, prawda i kłamstwo. Ten wywiad z Elfiasem Dodge obala stwierdzenia z nowej książki Rity Skeeter o Albusie Dumbledorze. Jo. On naprawdę walczy z tym innym magazynem. Śmiesznie. No tak, bo to jest jak porównanie troszeczkę chyba tego. Jakby to powiedzieć. Faktu z... jaki jest jeszcze taki magazyn, kurczę. Gazeta. Faktu i Dziennik Łódzki. Nie wiem, kurna. Faktu i czegoś tam, nie wiem, jaka jest jeszcze taka ogólna krajowa. Ale Angora to byłby taki Polsat, tak sądzę. A jeżeli nie, to przepraszam, ale już dawno czytam, więc spokojnie tam. Więcej kłamstw o Dumbledorze. Elfias Dodge kontynuuje obronę Dumbledora, w szczególności zauważając, że jego odkrycia o 12 zastosowań smoczej krwi będą korzystać całe przyszłe pokolenia. Oraz, że żaden pojedynek czarodziejów nie mógł się równać z tym pomiędzy Dumbledorem a Grindelwaldem w 1945. A, bo ja tam wiem. Jakoś tam musiało być. Dumbledore. Prawda i mądrość. Artykuł redakcyjny poważnie kwestionujący wersję biografii Albusa Dumbledora według Rita Skeeter, w szczególności wychwalający Dumbledora za jego pracę z uczniami. No, on dobrze pracował. Dał na przykład w pierwszym roku Harry'ego po 100-150 punktów za stanie. Nie no, te przeróbki, kurna. A Neville'owi 50 punktów za to, że nie narobił w gacie przez jeden dzień. Przepraszam, te przeróbki po prostu są świetne. Dyskredytacja pogłosek dotyczących śmierci Dumbledora. Artykuł analizuje i dyskredytuje twierdzenia spisku czarnych sił, jakoby Harry Potter był zamieszany w śmierć Albusa Dumbledora. No ale był właśnie zamieszany. No on stał 3 metry od właściwie tego wydarzenia. Zniknięcie Skrymgura. Artykuł zauważa, że Skrymgur nie był widziany od czasu jego rzekomej rezygnacji. To wskazuje na słuszność pogłoski, że Skrymgur został faktycznie zamordowany, aby Pius Thicknesse mógł przejąć stanowisko ministra magii. Spoko. Najazd czarodziejów na bank Gringota. Poszerzenie odredakcyjne o walce o władzę w banku Gringota, a jako że wiele goblinów nie uznaje jakiegokolwiek zwierzchnictwa czarodziejów, nie pozwolą one na przejęcie kontroli nad bankiem. A no właśnie, kurde. O tym właśnie mówiłem wcześniej. Coś mi tak nie pasowało, że czarodzieje nad bankiem wód nie ma sensu. Śmierciożercy atakują Mogoli. Artykuł redakcyjny sugerujący, że niedawne katastrofy w świecie Mogoli uznane najpierw za wynik kaprysów pogody mogą stanowić wynik działań śmierciożerców. No, trochę w tym było racji, bo my ratowaliśmy ich, tak? Trochę, nie trochę racji, to stała racja. Radio czarodziejów ocalone przez podziemne audycje? Taki materiał o rzekomym istnieniu konspiracyjnej audycji na falach czarodziejskiej rozgłośni radiowej upraszającej słuchaczy o udostępnianiu środków dostępu do niej jak największej liczbie osób wspierających Pottera. No i dobrze. My też trochę tego radia słuchaliśmy przecież. Tylko mało to było pokazane w tej grze. Chyba raz słuchaliśmy radia, jak Ron wrócił do obozu, ale nie pamiętam, szczerze mówiąc. Jeżeli nie wtedy, to przynajmniej raz w całej grze chyba gdzieś tam słuchaliśmy tego radia. Potter Warta. Znowu w Eterze. Teraz nie wiem, co to jest w sumie, też jakiś magazyn, gazeta? Sirius. Przepraszamy za tymczasową nieobecność na falach radiowych wskutek wielu wizyt domowych składanych w naszej okolicy przez tych uroczych śmierciożerców. Wróciliśmy jednak. Przejdźmy teraz do wiadomości dotyczących czarodzieja równie nieuchwytnego jak Harry Potter. Będziemy go nazywać głównym śmierciożercą.
A teraz swoje poglądy na niesamowite plotki na ten temat przedstawi nasz nowy korespondent Gryzoń. Nie jestem Gryzoń, mówiłem ci, że chcę być Gladiusem. No dobra, Gladiusie. Czy możesz przedstawić naszym słuchaczom różne historie krążące o głównym śmierciożercy? Tak, mogę. Jak nasi słuchacze wiedzą, jeśli nie ukrywają się na dnie sadzawki w ogrodzie, taktyka, sami wiecie kogo, polegająca na pozostawaniu w cieniu, tworzy atmosferę niezłej paniki. Gdyby wszystkie doniesienia o nim były prawdą, sami wiecie kto musiałby występować w 19 kopiach. Co mu oczywiście bardzo odpowiada. Ta tajemniczość skuteczniej sieje strach niż ujawnianie się. Zgadza się. Uspokójcie się trochę, ludziska. Już bez tych wymysłów nie jest dobrze. Najnowszy wymysł to, że sami wiecie kto zabija samym spojrzeniem. Moi drodzy, tak zabija bazyliszek. Prosty test. Zerknijcie, czy to, co się na was gapi, ma nogi. Jeśli ma, można śmiało patrzeć. Jeśli to jednak naprawdę sami wiecie kto, może to być ostatnia rzecz w waszym życiu. Dziękujemy za te słowa, Gryzoniu. Gladiusie! I nie zapomnijcie o następnej audycji, w której będzie więcej historii, opowieści i porad. Tymczasem bądźcie bezpieczni i popierajcie Harry'ego Pottera. Czy to jest sugestia, że sam że Voldemort ma kurna... Nie ma nóg? Wód? To dziwna sprawa. O, czyli takie słuchowiska to są. A ile ich tu jest? Trochę. O, będzie dużo słuchania. Dobra. Relacje z zagranicy. Moody. Tak, tak, to prawda. A co powiesz na najnowsze pogłoski, jakoby sami wiecie kogo, widywaną za granicą? No pewnie, kto by nie marzył o urlopie po takiej ciężkiej robocie, jaką on odwalił. No nie. Ale najważniejsze, żebyście nie dali się uwieść fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa, myśląc, że nie ma go w kraju. Może jest, może nie. Ale potrafi poruszać się szybciej niż Severus Snape, gdy mu się zagrozi szamponem. Nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. A co powiesz o plotkach o Harrym Potterze? Wierzysz, że wciąż jest w kraju? Że żyje? Jasne. Gdyby został zabity albo zbiegł, sami śmierciożercy by nam o tym powiedzieli. Z rozkoszą. A co byś powiedział Harremu, gdybyś wiedział, że nas słucha? Żeby się nie poddawał. Cokolwiek teraz robi, wiemy, że pomoże załatwić sami wiecie kogo. Dziękujemy bardzo za te słowa mądrości. Drodzy słuchacze, na tym kończymy kolejną Potterwartę. Nie wiemy, kiedy uda nam się nadawać, ale na pewno znowu nas usłyszycie. Dbajcie o bezpieczeństwo i nie traćcie wiary. I róbcie, co możecie, by powstrzymać sami wiecie kogo. A co inni mogą w ogóle zrobić? Trochę mało chyba. Kąpę Pottera. Łapa. A teraz wracamy do Gladiusa i naszej popularnej audycji Kumple Pottera. Wieści dotyczących przyjaciół Harry'ego Pottera. Kilka godzin temu dowiedzieliśmy się, że Rubens Hagrid, znany gajowy z Hogwartu, ledwie uniknął aresztowania na terenie Hogwartu, gdzie podobno urządził przyjęcie pod hasłem "Popierajcie Harry'ego Pottera w swojej chatce". Hagrid nie został jednak zabrany do aresztu i, jak sądzimy, ukrywa się. Przypuszczam, że warto mieć brata wzrostu 5 metrów, gdy się ucieka przed śmierciożercami. Na pewno to nie zaszkodzi. Jesteśmy pełni uznania w Potterwarcie dla ducha Hagrida, ale nie idźcie w jego ślady. Przyjęcia Popieraj Harry'ego Pottera nie są rozsądne w obecnym klimacie. Zwłaszcza, że jak słyszeliśmy, ministerstwo korzysta teraz z usług szmalcowników. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, ministerstwo zezwoliło tak zwanym szmalcownikom na chwytanie wszystkich osób uznanych za niepożądane. W takim razie nas to chyba nie dotyczy. Obaj cieszymy się względami dziewcząt. To na pewno dzięki baczkom i wąsikom, Gryzoń. Zgadza się, Tentakulo. Tentakulo? Potterwarta pozdrawia wszystkich, których ich zdaniem niesłusznie nazwano niepożądanymi. I wszystkich tych, którzy faktycznie są niepożądani. Dolores Umbridge. Malfoy. Zbliża się wasz koniec. Co? Czemu oni tam walnęli Malfoya? On nie ma kobiety? Nie, w ogóle taka poważna sprawa, oni sobie takie żarty robią. No ale spoko. W końcu jakaś ta psychika musi się... no trzeba mieć niezepsutą psychikę, czy coś. Niesmaczna nominacja. Fox. Najnowsze niedobre wiadomości przeznaczone są dla ukrywających się osób zainteresowanych pomyślnością Hogwartu. I wszystkim, którzy lubią czyste włosy. Severus Snape został mianowany dyrektorem Hogwartu. Radzimy wszystkim uczniom udzielanie przemyślanych odpowiedzi, ponieważ podobno Smarkerus Snape zatrudnił paru śmierciożerców, którzy mają zadbać o dyscyplinę w szkole. Ponure czasy.
I nie tylko Hogwart ucierpiał. Nowe porządki uderzają także w świat Mugoli. Mugole nie zdają sobie sprawy, z czego wynikają ich cierpienia, ale nadal ponoszą poważne straty. Słyszymy jednak inspirujące historie o czarodziejach i czarownicach, ryzykujących własnym bezpieczeństwem, by chronić mugolskich znajomych i sąsiadów, często bez wiedzy Mugoli. Chcę zaapelować do wszystkich naszych słuchaczy o naśladowanie ich przykładu, na przykład rzucanie zaklęć ochronnych na wszelkie mugolskie budynki na własnej ulicy. Takimi prostymi środkami można ocalić wiele istnień. A co powiesz słuchaczom twierdzącym, że w tak strasznych czasach obowiązuje zasada przede wszystkim czarodzieje? Powiedziałbym, że przede wszystkim czarodzieje łatwo może się przekształcić w przede wszystkim czysta krew, a potem w śmierciożercy. Każde ludzkie życie jest warte ocalenia. Doskonale to ująłeś. A więc wszyscy pragnący uwolnić Hogwart od śmierciożerców. I tych, którzy uważają, że trzeba chronić Mugoli. Dbajcie o bezpieczeństwo. Nie traćcie wiary i pomóżcie haremu Potterowi. Tak. I proponujemy, byście nadal okazywali swoje oddanie człowiekowi z blizną, słuchając... Potterwarta! No, fajna. Chwila ciszy. Feniks. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy. Dziś zaczynamy od smutnych wieści. Z żalem informujemy, że w Dolinie Godryka znaleziono szczątki Batildy Buckshot. Dowody wskazują, że Batilda, rzekomo widywana w Dolinie Godryka, zmarła kilka miesięcy temu. Zakon Feniksa informuje nas, że jej ciało nosi jednoznaczne znaki obrażeń zadanych czarną magią. Znaleziono również dowody niedawnej walki w jej domu i sąsiednim budynku. Czy w wiadomościach czarodziejskiej rozgłośni radiowej coś o tym mówiono? Nie. Czarodziejska rozgłośnia radiowa, brak wiadomości. Niestety nie były to jedyne przypadki śmierci niewarte wzmianki w czarodziejskiej rozgłośni radiowej i proroku codziennym. Z wielkim żalem informujemy naszych słuchaczy o zamordowaniu Teda Tonksa i Derka Croswella. Został zabity również goblin Gornuk. Uważa się, że pochodzący z rodziny Mugoli Dean Thomas i drugi goblin, podróżujący z Tonksem, Croswellem i Gornukiem, mogli zbiec. Jeśli Dean słucha, twoi rodzice i siostry czekają na wiadomość. Musimy już kończyć, ale prosimy o chwilę ciszy dla uczczenia pamięci zmarłych. My za tym Deanem trochę chodziliśmy, ale w sumie w pewnej chwili on nam zniknął i już potem go nie ganialiśmy, ani go nawet w grze nie było, więc nie wiem, czy miało coś z nim jeszcze być? Tylko twórcy nie mieli już czasu, żeby co zrobić. Przerażający wrogowie. Byłem. Potter Warty. Dziękujemy, Gryzoniu. Mówiłem ci, Gladius. Myślałem, że do tej pory zapamiętasz. Gladius, miecz. Łapiesz? Z pewnością jesteś ostry, Gladiusie. A nasi słuchacze niech ostro spoglądają na dziwnie zachowujące się lub nieznane osoby pojawiające się w okolicy. Wielu stałych słuchaczy Potterwarty z pewnością wie, że ministerstwo zatuszowało wielką ucieczkę z Azkabanu. Wśród zbiegów są niesławny śmierciożerca Travers i Stan Shunpike, znany z Błędnego Rycerza. Uważajcie na Stana, który z pewnością jest pod wpływem zaklęcia Imperius. Pomaga śmierciożercom, ale na pewno nie z własnej woli. Nawet jeśli tak, dodajcie go do listy znanych śmierciożerców i ich sympatyków. Malfoyowie, Bellatrix Lestrange, wilkołak Fenrir Greyback, Raoul i Dołohoff, Karousowie, Severus Snape i wszyscy inni. Wiecie, kto jest przyjacielem, ale wypatrujcie oznak zaklęcia Imperius lub eliksiru wielosokowego. A teraz powodzenia, dbajcie o bezpieczeństwo i popierajcie Harry'ego Pottera! W ogóle mnie ciekawi teraz, że ten Draco to sobie siedzi w sumie w tym dworu Malfoyów, a nie uczy się w szkole? Czy on tutaj wrócił na, nie wiem, jakąś przerwę świąteczną? Jakby w ogóle nie widać było nawet śniegu nigdzie wokół, więc nie wiem, skąd co on to w ogóle robi, nie? Pocałunek Dementora. Longbottom. Ostrzegamy, że ministerstwo, czyli sami wiecie kto, używa Dementorów do brudnej roboty. Jak dotąd zauważono dementorów sprowadzających niedolę do ministerstwa. Przygnębienie do Doliny Godryka, a nawet grozę do Hogsmeade. Jak na pewno wiecie, jedyną obroną przed dementorem jest Patronus. Więc zalecamy ćwiczenie zaklęcia Expecto Patronum. Zadajesz słuchaczom pracę domową? Lepsze to niż pocałunek dementora. To już koniec wydania specjalnego Potterwarty. Uważajcie na siebie, uważajcie na szmalcowników. No, czyli po prostu spamujcie R. I pokonacie każdego dementora. Przygotuj się. Szalone oczy.
Witamy w następnej Potterwarcie! Dzisiaj przedstawimy rady, jak przetrwać. Jutro dla wszystkich, którzy dawno skończyli Hogwarts i mogli zapomnieć, albo przysnęli, gdy Snape mówił i mówił. Jeden z naszych stałych redaktorów przypomni, jak uważać eliksir wielosokowy. Przyrządzenie go trwa długo, więc nie jest to środek doraźny. Ale warto go mieć pod ręką, gdy trzeba zmienić wygląd. Tymczasem porada dla wszystkich zmierzających dla bezpieczeństwa na wieś. Mamy zgłoszenia o niebezpiecznym nagromadzeniu magicznych stworzeń w odległych miejscach. W jednym z lasów, jak słyszeliśmy, mieszka wędrowny rogogon węgierski. To smok. Wiele akromantul, bachanek, chochlików i innych stworzeń. Uciekinierzy są proszeni o rozwagę przy rozbijaniu obozów. Nie warto uciekać tylko po to, by znaleźć się w płonącym łóżku. Albo samemu w pajęczej sieci. Ale jeśli wylądujecie gdzieś daleko, szukajcie składników eliksirów. Uważajcie tylko na patrole szmalcowników. Nie macie paranoi, szukają was. Dbajcie o bezpieczeństwo, miejcie oczy otwarte i popierajcie Harry'ego Pottera! No, spoko. Masz szczęście. Wulfyk. A teraz zajmiemy się nową biografią Albusa Dumbledora, autorstwa Rity Skeeter. Masz egzemplarz, Gladiusie? Oczywiście. Polecam ją gorąco wszystkim słuchaczom potrzebującym czegoś do wytarcia nosa. Jedyne, do czego się nadaje faktycznie. Ludzie, naprawdę myślicie, że Dumbledore zrobiłby to, co według Skeeter zrobił? Nie. No, to w dalszej części programu przedstawimy praktyczne zastosowanie książki Rity. Takie jak pakowanie przedmiotów, czyszczenie okien, podpieranie drzwi czy rozpalanie ognia. Ale tymczasem Gladius z radami na temat przetrwania. Zdobądźcie Felix Felicis. Szczęście płynie. Ten złoty płyn może zmienić zły dzień w dobry. Powodzenia i pamiętajcie, dopóki macie radio, nie jesteście sami. Podpieranie drzwi. Dobre zastosowania. Wolność. Middles. Dobiegły nas dziś pogłoski, że wielu półkrwi czarodziejów uwolniono z transportu szmalcowników. Szczegóły są niejasne, ale słyszeliśmy, że wielu szmalcowników zostało oszołomionych podczas akcji, a na jej miejscu widziano kogoś podobnego do Harry'ego Pottera. Powiemy tylko, jeśli to byłeś ty, Harry, i nas słyszysz, rób tak dalej! No, to chyba byliśmy my właśnie. Zamroczenie. Vance. Tak, a ponieważ to tylko pogorszy sprawy, Gladius przedstawi kilka następnych rad na temat przetrwania. I znowu podamy rady udzielane nam przez osoby na wygnaniu. Rady dnia. Rada numer 1. Bądźcie gotowi. Miejcie przy sobie peruwiański proszek natychmiastowej ciemności. Natychmiastowa ciemność. Zawsze i wszędzie. Rzucacie go tam, gdzie ma być ciemno i wasi przeciwnicy pogrążają się w mroku, a wy macie szansę ucieczki. Rada numer 2. Dziwne swędzenie, bolesne ukąszenia. Pająki i bachanki są jadowite, więc jeśli macie je spotkać, weźcie butelkę antidotum na popularne trucizny. Rada numer 3. Butelka eliksiru ochrony przed ogniem sprawi, że nawet smog nie będzie wam straszny. Wow. Dowiedzieliśmy się, co robią te potiony na dobrą sprawę, przynajmniej część. Ale nie powiedzieli, do czego służy gaz duszący. Bo... No chyba do uduszenia. No bo do czego innego, nie? Różdżki i wędrowcy. Dearborn. Witam wszystkich uciekających, ukrywających się lub zostających i walczących z sami wiecie kim. Oto najnowsze informacje, jak się sprawy mają. Dalsze wieści z zagranicy dla tych, którzy próbują zdobyć porządną różdżkę. Oto po tajemniczym zniknięciu Ollivandera z ulicy Pokątnej wyparował również sławny wytwórca różdżek Gregorowicz. Nowe nazwiska na liście zaginionych. Liście, z którą ministerstwo nic nie robi. O, to nieprawda. Zaprzeczają, jakoby ludzie znikali, więc coś jednak robią. A zatem, by pomóc wam zniknąć z widoku, nim zrobią to władze, oto kilka ważnych rad. Krótkie przypomnienie dla tych, którzy byli zbyt przerażeni, by uważać na opiece nad magicznymi stworzeniami. Duże, głupie, więcej mięśni niż mózgu, to troll. Bardzo silny i równie wolny. Jeśli wygląda jak trup i śmierdzi jak trup, ale nadal się rusza, to Inferius! Uciekać! Podejrzany wygląd, koszmarna odzież, paskudne zachowanie, to szmalcownik. Uwaga, wzywają innych. Wiadomość dnia. Dowody przeciw mugolakom i niepożądanym są zbierane w ministerstwie i przenoszone do bezpiecznego pomieszczenia. Te rzeczy zarzucają niewinnym osobom z rodzin mugoli nic innego jak pochodzenie. Jeśli te dowody znikną, osoby mugolskiego pochodzenia będą wolne. Czy to byłoby złe? O tak! Okropne!
Powodzenia! Pamiętajcie, jesteśmy tu dla was! No dobra, powiem wam szczerze, że jak na przechodzenie tej gry normalne, czyli na przykład nie miałbym dostępu do tych proroków, do tych Potter Ward słuchania i tak dalej, no to jest ta gra gorsza od Uncharted, ale no trójki. Ale gdyby przyrównać 100% obu gier robienie, to w sumie w życiu bym nie chciał robić 100% w trójce Uncharted, a w tej grze robienie 100% ostatecznie się nawet opłaciło, bo całkiem ciekawe tutaj były rzeczy napisane i do odsłuchania, co akurat mi się nawet podobało w tej grze. To był ten bonus z odsłuchania, z przeczytania. Czy będą bonusy z wyzwania? Raczej nie, bo mi się nie będzie chciało. Dlatego raczej kończymy już tą serię całkiem i bonusy. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy i streamy i serię. I na razie.